początku były słowy, tam gdzie sam najwyższy Pan swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Ty na początku, Ty na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam najwyższy Pan swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawić się nie da. Jakie piękne jest imię, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Jakie piękne jest imię Twe, nic mi nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię jest. Chciałeś mieszkać w niebie, więc przyniosłeś niebo. Miłość Jezus jest największa, nic nas nie rozłączy już. Jak cudowne jest imię Twe, jak cudowne jest imię Twe, Twe imię Jezu Król nasz. Jak cudowne jest imię. Thank you.
chcielibyśmy przypomnieć, że jeżeli nas nie rozumiecie, to z tyłu jest sprzęt do tłumaczenia, trzeba sobie wziąć. So we wanted to tell that if you don't understand English or Polish, then you can take translation devices. They are available there in the back. And also they found the microphones for the people who translate. So that's also available. I jeszcze teraz, zanim zaczniemy, bardzo was wszystkich prosimy, żebyście zalogowali się na stronę menti.com i wtedy wpisali numer, który jest na dole, pokazany. Yeah, so also we wanted all of you to get into your mobile phones and in the browser put menti.com and put this code that is here below into the search and submit. Także każdy, kto przychodzi, będziemy za chwilę mieć grę. Prosimy, żebyście się zalogowali, to cały czas tutaj wisi, na dole jest numer, który trzeba wpisać. This is for the game that we will play in a bit. Menti.com, Menti.com, zalogujcie się na Menti.com. Czekamy jeszcze na trochę osób, ponieważ tam siedzą jeszcze w poczekalni, także 3 minuty i zaczynamy. Give us please 3 more minutes, because we will wait for all the others to come. Jeżeli widzisz, nie widzisz swojego przyjaciela, który powinien siedzieć obok ciebie, idź po niego, zadzwoń po niego. Niech będzie. If you have a free place next to you, then please go for your friends and invite them to come. Przypominamy wszystkim, którzy wchodzą, żebyście wzięli swoje telefony i żebyście zalogowali się na stronę menti.com.
Everybody who is coming in, please take your phones and log in to menti.com and put the code in the browser. Thank tak. You. Ci, którzy się zalogowali, trzeba wpisać kod, który jest tutaj podany na dole. You have to put in the code that is here at the bottom of the page. It's for the game. Jak nie wzięliście telefonu, trudno. Weźcie jutro. Jutro też będzie gra. If you don't have your phone with you, the game will be also available tomorrow. So don't worry. Jeszcze nie idę się napić. Możemy zaczynać. 3 minuty? Okej, okay, jeszcze 3 minuty, mówi Aleks. Tam jest pełno ludzi jeszcze na zewnątrz, także jeszcze chwilę. So Alex decided that we have to wait 3 more minutes. Zapraszamy wszystkich, którzy są na zewnątrz, chodźcie do środka. Everybody who's outside, please come inside. Na tych kartkach, co wiszą tam przy tych urządzeniach. Zobaczyć. Wydaje mi się, że nie. Chwileczkę, tylko tutaj ogarnę. Ale jeszcze tłumaczenie dla Ukrainy. Czy jest już kanał dla Ukrainy? I have no idea. You can choose whichever you have to literally see. For the Ukrainian translation, C channel. C, like church and Christians. To chyba możemy zaczynać w takim razie. So now we can start. Chciałyśmy was wszystkich oficjalnie powitać na tegorocznym ENC Gathering. Officially welcome you in this year ENC gathering.
Niezmiernie się cieszymy, że możemy tutaj być, że Bóg pozwolił nam się spotkać w tym miejscu po dwuletniej przerwie. We are very, very happy to be here to meet you all after 2 years break. Jest nas ponad około 350 osób. We are about 350 people. Tutaj na miejscu, na żywo. Here, in this place. I wierzymy, że jeszcze więcej nas ogląda. And we hope there are many more watching us online. Wierzymy, że Bóg nas zebrał tutaj dzięki swojej miłości. We believe that we are here because of the love of our Lord. I że Jego błogosławieństwo będzie spływało na nas przez te 4 dni. And that we will receive a lot of His blessings during these 4 days. Przed nami ciekawe konferencje. We will have interesting lectures. Interesujące warsztaty. Even more interesting workshops. Ale przede wszystkim dużo spotkań takich modlitewnych. But most of all we will have a lot of prayer meetings. No i poza tym oczywiście chcemy dużo ze sobą rozmawiać, bo jest to rodzinne spotkanie. And this is a family meeting, so we want to talk to each other a lot. Ponieważ jest to konferencja, która jest wielopokoleniowa i taką nosi tematykę. Because this year's gathering topic is multigenerational community. W związku z tym w gronie przygotowujących doszliśmy do wniosku, że codziennie będą inni gospodarze dnia czy wieczoru. So we decided that each day has their own moderators. I zawsze to będzie rodzic ze swoim dzieckiem. And it always will be a parent and their child. Więc ja jestem Ela. So this is Ela. I to jest moja córka Marysia. And I'm her daughter Mary. Od razu przedstawić gospodarzy kolejnych dni. Jutro dzień cały będzie prowadził Janusz z Hanią, więc poprosimy ich na chwilę na scenę, żebyście ich mogli zobaczyć. So we wanted to already introduce the moderators for tomorrow. It will be Janusz and Hanna. W sobotę będzie Piotr i Natalia. For Saturday it will be Piotr and his daughter Natalia. A w niedzielę Robert ze swoim synem Dominikiem. And for Sunday it will be Robert and his son Dominic. Więc już nasz prawie. Wielkie, więc to są gospodarze każdego dnia i jakbyście mieli jakieś pytania, to zgłaszajcie się do nas i do nich. So those are the hosts for each day and if you have any questions you can always ask us. I teraz czas na grę. So now the time for the game. I Marysia będzie tłumaczyć. I will explain and she will translate it. So if you have menti.com and you put this code 85995597. Jeżeli zalogowaliście się na stronę menti.com i wpisaliście numer 85995597, then you should have a violet. Yes, you should see this. Powinniście zobaczyć coś takiego. Or u siebie. You should see one picture and like a blank space to put your name and then submit. So submit your name and then you should see this. Jeżeli wpisaliście numer, powinniście wcisnąć przycisk submit. I fine. Numer jest na górze. 8599. You should see your picture with get ready. Your picture and get ready. Powinniście zobaczyć zdjęcie i napis get ready. Yeah. How many people do we have? Ile ludzi mamy? I don't know. A lot of people. We will give you... Yeah. Okay. Mamy 75 osób.
avatarów? No, there are only 75 shown. I think there are more people. So, let's start. Now you will see the question and you have to answer. Teraz zobaczycie pytanie i możecie na nie odpowiedzieć. One. What does ENC mean? Co oznacza skrót ENC? Sprawdzamy was. Możecie wybrać jedno z czterech. Możecie wybrać jedno z czterech. I zaraz z nas będzie rozliczał. One of the answers. Proszę, wybierzcie jedno z odpowiedzi, prawidłową oczywiście. Jeszcze mamy 19 sekund na odpowiedź. Nine, eight, seven, six, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Time się skończył? Większość miała rację. You were all correct. Okay. So, wspaniale. Wonderful, you were great. Jesteście cudowni. Now the second question. Ale teraz drugie pytanie. It's more tricky. Trudniejsze. Drugie pytanie. Ha, Marysia musi włączyć. Jak myślicie, z ilu krajów przyjechaliśmy tutaj? 13, ja 14. Z ilu krajów przyjechaliśmy tutaj? From how many countries, not communities, from how many countries, not in the ENC, Wybieramy kraje, które są tutaj, nie liczbę wspólnot, tylko liczbę krajów. We are counting on you. Jeszcze 14 sekund. A jaka jest odpowiedź prawidłowa? 10 seconds. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. The correct number is 14. Prawidłowa odpowiedź to 14. I skoro już wiecie, jaka jest prawidłowa odpowiedź, teraz pokażemy się sobie nawzajem. Będziemy wyczytywać po kolei wszystkie kraje. Tłumacz. Yeah. So now, when you know the correct answer, we will introduce all the countries. We will read the country's name and we will ask all of you who comes from this country to stand up and wave. Yeah. So, first one is Austria. All the people from Austria. Austria. Bravo. Then Bosnia i Hercegowina. Bosnia i Hercegowina. Brawo. Then Kroatia. Croatia. Chorwacja. Czechia. Czechy. Germany. Niemcy. Thank you.
Ukraine. Ukraina. And United Kingdom. No to już znamy się wszyscy, świetnie, z widzenia. Naprawdę bardzo się cieszymy, że możemy tutaj być, że mogliśmy się zgromadzić w tym miejscu. So now when we know each other, we are really happy to be here with you, that we can gather together. Chcielibyśmy teraz się wspólnie pomodlić i oddać Panu Bogu chwałę. We want to pray together to praise the Lord. Chcielibyśmy mu podziękować za to, że mogliśmy tutaj przyjechać. We want to thank him that we can be here together. Kiedy zastanawiałyśmy się z Marysią, jak poprowadzić tą modlitwę, when we thought about the topic of today's prayer, pomyślałyśmy o tym, że właściwie zbieramy się jako wiele narodów. We thought that we are connecting here as many nations. I że zbieramy się po to, żeby chwalić Pana. And we are gathering to praise the Lord. Dlatego też przyszedł nam do głowy Psalm 117. So we wanted to pray with the Psalm 117. Najkrótszy. The shortest one. Chwalcie Pana, wszystkie narody. Wysławiajcie Go, wszystkie ludy. Bo Jego łaskawość nad nami potężna, a wierność Pańska trwa na wieki. Praise the Lord, all you nations. Exalt Him, all you people. For great is His love toward us, and the faithfulness of the Lord endures forever. Praise the Lord. Dlatego właśnie teraz, jako te wszystkie narody, chcemy stanąć i chwalić Pana. Dziecko płakało. Sorry, I have no idea what she said. I chcemy teraz, jako te wszystkie narody, chwalić Pana. So we want to praise the Lord to all together, all the nations. Chcemy stanąć w słowach tego psalmu i zaśpiewać Panu chwałę. We want to stand together with the words of the psalm on our lips and sing their glory. Dlatego zapraszam was wszystkich, abyście powstali i włączyli się w śpiew i w modlitwę, abyśmy mogli razem, wspólnie wielbić Boga. I invite all of you to stand up, stand together and praise the Lord together. Panie, dziękujemy Ci za ten wieczór, za to, że możemy tutaj być, że Ty prowadzisz nas we wszystkim, że doprowadziłeś nas do tego miejsca. Chcemy Ciebie uwielbiać, wywyższać, błogosławić. Chcemy wyznawać, że jesteś naszym Królem i Bogiem. W Tobie jest nasze życie, nasze zbawienie. Right, my soul.
to you and we say yes to you. We want to follow your path, your way. You are a God and a Savior. We love you and we praise you. Thank you.
życia każdego dnia. Bądź uwielbiony, wywyższony, bądź błogosławiony. Oh.
Chcieliśmy teraz zaprosić dwie osoby, które opowiedzą nam trochę o Next Gen. Now we wanted to invite Blanka and Magda and they will tell us about Next Gen. O ich planach na ten weekend. And their plans for this weekend. Hello everyone. Hello. So many people, wow. So let's do something interactive. Can please all of the people between 15 and 25 raise their hand? Wszystkie osoby pomiędzy 15 a 25 życia podnoszą, rokiem życia podnoszą ręce. Hi! So, yeah, we are also between 15 and 25. You all who raised your hand right now, listen carefully because the next 15 minutes are for you. All of the other people can also listen if you want to. Więc wszyscy, którzy podnieśliście ręce, słuchajcie uważnie, bo następne 15 minut jest dla was. Okay, so why are we here? We want to build a young network of young people from ENC communities all across Europe. And how are we gonna do that? Well, we're gonna do that. Jesteśmy tutaj, bo chcemy budować sieć pomiędzy młodymi ludźmi z różnych wspólnot ENC wszędzie w Europie. We're gonna do that with Next Gen. So, what's Next Gen? Next Gen stands for Next Generation. Chcemy to robić za pośrednictwem Next Gen, a Next Gen to jest skrót od Next Generation, czyli kolejne pokolenie. Next Gen is a youth movement formed among ENC communities, a family of communities for young people who love to see Christ together. Więc Next Gen to jest taki ruch młodych sformowany przez spośród rodziny ENC dla młodych ludzi, którzy kochają poszukiwanie Chrystusa wspólnie. In Exian, the young people are connected together and equipped with skills, patience, faith and love in a multicultural and ecumenical atmosphere. W Next Gen młodzi ludzie połączyli się razem, żeby jakby wyposażyli się w takie umiejętności, pasję, wiarę i miłość w wielokulturowej i ekumenicznej atmosferze. Our culture is shaped by encouragement, cooperation, unity in diversity, passion, openness and of course great fun. Ten nasz ruch jest, jest sformowany w atmosferze takiego zachęcania siebie nawzajem, współpracy, takiej jedności w różnorodności, cierpliwości, otwartości, no i oczywiście dobrej zabawy. We are called to grow personally and spiritually in our own vision. To thrive within our communities and to help to build the God's kingdom all across Europe. Jesteśmy zaproszeni, powołani do tego, żeby rozwijać się osobiście i duchowo w naszej wizji, żeby jakby współpracować i rozwijać się w tym, jakby w naszej grupie młodych i w naszych wspólnotach. I żebyśmy jakby dodawali naszym wspólnotom. So, let's introduce our team. It's obviously not only me and Blanka who are standing behind this vision. First of all, we have me and my boyfriend Daniel from Austria. Then we have Blanka, Claudia and Jairo who are from Spain. Sylvie, Eliosa and Nicola from Switzerland, Agata and Marisha from Poland. And last but not least, we have Chiara from the UK. And yeah, okay.
and we all have been are behind this vision, and we want to take it forward, like we want to take it a step further. And you all of you who just raised your hand, are part of this. You are the next generation of the ENC, and we would like you to be part of our team. We would like you to welcome you into this and to have fun with you, to get to know you, and to see Christ together. So what have... Sorry. Więc to są jakby wszyscy ludzie odpowiedzialni za Next Gen, ale wy wszyscy, którzy podnieśliście ręce, jesteście zaproszeni do współpracy z nami. Chcemy, żebyście jakby byli w tym obecni i chcemy też usłyszeć jakby waszą wizję. So what have we been doing? Due to COVID, it has been kind of hard to meet all of the people around, across Europe, but we had Y sessions. We called them like this, but they were just Zoom sessions, where we met, we worshiped, we prayed, we connected, we got to know a lot of people, and I also already saw some of you here. And yeah, that's what we have been doing. Więc chcemy teraz powiedzieć trochę o tym, co robiliśmy w ostatnim czasie. Ze względu na COVID nie mogliśmy się spotkać osobiście, więc zorganizowaliśmy takie spotkania na Zoomie, one się nazywały Y Session. I w trakcie tych spotkań modliliśmy się, razem uwielbialiśmy Pana, uczyliśmy się i przede wszystkim nawiązywaliśmy relacje. I Magda mówi, że wiele osób, z którymi się poznała właśnie za pomocą tego Zooma, spotkała już tutaj. And what are we gonna do here in this gathering? We want to encourage you to share with other young people and to meet other young people and just to share a nice friendship like Magda and I had, especially during coffee breaks and during the evenings. And we also have planned some game to the Saturday sightseeing to the city. Zapraszamy Was, żebyście się dzielili, żebyście nawiązywali relacje pomiędzy młodymi ludźmi, tak jak Blanka i Magdalena nawiązały przyjaźń. Jakby takim specjalnym czasem dla nas są przerwy kawowe, kiedy zapraszamy Was do dzielenia się w takich mniejszych grupach, a także wieczory. I przygotowaliśmy specjalną grę terenową w ramach zwiedzania w sobotę w trakcie czasu wolnego. So, what have we planned for the future? How will it go on with ENC Next Gen? First of all, we have a Y session planned on the 28th of January, where we would like to meet you all again. I hope that we can all make friendships here, and I think it would be great to keep those friendships alive. And yeah, I hope to see you there. And second of all, we are planning a summer camp for 2020. And I have been on a summer camp in 2018 that was planned by the ENC, and that's where I met Blanka, that's where I made a lot of friends, and I also learned a lot about faith and God. And I will show you a video now of the summer camp we did 2018. To give you a taste of what to expect. Więc nasze plany na przyszłość są takie, że 28 stycznia mamy kolejny Y session i zachęcamy Was, żebyście się na nie włączyli. Natomiast w lipcu 2022 organizujemy takie spotkanie gdzieś, takie jakby w realu. Dla właśnie Next Gen i ostatnie takie spotkanie było w 2018 roku. Magda tam była i bardzo dobrze je wspomina i teraz pokażę filmik z tego właśnie spotkania, żeby pokazać Wam, czego można się spodziewać. Thank you.
ciekawe, buduje napięcie. I enjoy being part of the ENC because it means experiencing different nations, different cultures, and different spiritualities. And it's a huge blessing to be part of this network. I'm really grateful that I could be part of this conference, that I could come. I really enjoyed it. I met wonderful people, spent a great time with God, and learned a lot about myself. So it was so nice to get to know other young people and to get to know myself a little bit better. The thing I'm most excited about this week is not what I'm going to say, but what I really want you to understand is that this week is about what you are already carrying. As leaders, we can do this together. With this environment, I would love it to be a shared learning environment and not just the teacher pupil. And I love how we could learn from one another, connect with one another, have fun with one another, and pray together. And that was really great and a really huge sign of unity from leadership this week, and a lot about working together in teams and teamwork, and it's been a real joy to meet so many people in such a short amount of time and apply these teamwork things that we've learned to working together this week, and really using it also to get to know each other more deeply. And I hope that I can really maintain a lot of these friendships in the future. Yeah. This shows that we had a lot of fun. And I want you all to take part in this and have as much fun as I had. I hope to see you there in summer 2022. It will probably be at the end of July, but we will tell Mid-July, yeah. Sorry. But we will tell you all of the details probably When you come to the Y session. 28th of January. So I want to say it again. You are very welcome to be part of this, and we would love to get to know you. If you see us anywhere, just come to us, talk to us, and we will also see you at the coffee breaks. Thank you. Ponieważ przed nami też miła atmosfera dzisiaj wieczorem i czeka nas
Czekają nas rozmowy, jedzenie, spotkanie, trochę zabawy, więc zanim do tego dojdziemy i was zaprosimy, to jeszcze kilka ogłoszeń. We are also going to have great fun tonight. And we are going to have food and drinks and talks. But before that, before we invite you to that, some announcements. Prosimy, zarejestrujcie się. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliśmy, nie zrobiliście, zróbcie to. Pójdźcie do punktu rejestracji i tam weźcie sobie zmieszkę. So, if you haven't registered yet, please do that. If you don't have this, then please go to the reception and register. Przy recepcji przez te 3 dni będzie ktoś siedział. Gdybyście mieli jakieś problemy, proszę do niego podejdźcie. Jeżeli nie, tam jest kartka z numerami telefonów, możecie zadzwonić. At the reception desk there will be somebody or there will be a paper with some numbers, telephone numbers. If you have any questions, then you can call one of these number and we will help you. Możecie też złapać kogoś, kto ma taką niebieską tasiemkę. Also, all the people who have blue those, then they're from here, from our community, so they will also probably be able to help. Tak, nawet jeżeli nie będzie wiedział, jak pomóc, to przynajmniej znajdzie osobę, która będzie wiedziała, jak pomóc. If they don't know how to help, then they know people who are able to help, so. Jeżeli zapisałeś się na jakąś dietę w czasie posiłków, to nie ma osobnych diet, tylko trzeba sobie w tych posiłkach, w tych daniach znaleźć coś dla siebie. If you have a special diet, then there isn't a special place for the diet, but during the meals you have to find the dishes that are good for you. Na plakietkach swoich macie plan dnia z tyłu napisany. Bardzo prosimy, bądźcie punktualni, przychodźcie na czas. In the back of your nameplates, you have the schedule for this gathering. Please be on time for everything. Mamy przerwy kawowe zaplanowane, ale generalnie kawa i herbata są zawsze dostępne i wystawione tutaj na korytarzu. We have the coffee breaks planned in the schedule, but coffee and tea are available all the time here in the halls. Ponieważ mamy wspólnoty wielopokoleniowe, to są z nami także dzieci. W związku z tym skauci zorganizowali dla dzieci opiekę. Since we are the communities of multi-generations, we have kids here with us. And we have special program for the kids. The King's Scouts created this program. Więc jeżeli macie dziecko poniżej 12 roku życia, to możecie je zostawić pod opieką Agnieszki Chwiłkowskiej, którą poproszę tu na chwileczkę. So if you have a child that is younger than 12 years old, then you can leave them with Agnieszka. Tu jest Agnieszka, ona tutaj będzie chwilę stała po spotkaniu, więc gdybyście chcieli z nią porozmawiać, zapytać, to po prostu podejdźcie i porozmawiajcie. This is Agnieszka, she will be here after this program available for you. If you have any questions, please come and talk to her. We wszystkich punktach programu, w których są konferencje, warsztaty, dzieci będą zaopiekowane. There is care for the children during all the conferences and the workshops. Oni są wspaniali. They are the best. Jutro rano o 8:30 jest możliwość uczestniczenia w mszy świętej i ona odbędzie się tutaj. There is opportunity for a Catholic mass tomorrow at 8:30 in the morning and it will be here. Prosimy też, żebyście nie zapomnieli zwrócić tych jak to się nazywa, equipment, urządzenia do tłumaczenia, tam do tyłu, tam do tego miejsca, z którego braliście, dlatego że one muszą się naładować przez noc. Please give back the translation equipment. If you have this device that let you understand us, please give it back.
because it has to charge during the night. Koniecznie. Definitely. I jeszcze jedno bardzo ważne ogłoszenie. Warsztaty. W ciągu jutrzejszego dnia będziemy mieć 3 grupy warsztatów. Very important announcement. Workshops. Tomorrow we will have 3 groups of workshops. Poproszę o kolejny slajd. Tu macie wypisane warsztaty i tytuły. Ten slajd będzie wisiał przez jakiś czas. So here you have all the workshops with the people who are assigned with this workshop. This slide will be available for some time afterwards. W trzeciej grupie warsztatów mamy jeden nowy warsztat prowadzony przez Yahoo, przez młodzież z Yahoo. So in the third group of workshops we have a different workshop, the Yahoo one. A tej zmiany nie widzieliście na stronie internetowej, więc dlatego o tym mówimy. This change wasn't put on the website. Ponieważ warsztaty zaczynają się jutro o godzinie 11 i musimy zdecydować, w której sali będzie który warsztat. Since the workshop start tomorrow at 11, we have to decide in which room which workshop will be held. Bardzo proszę, prosimy, pomyślcie, na który warsztat chcielibyście pójść i na drzwiach wszystkich wywieszone są kartki z tytułami tych warsztatów i wpiszcie się na ten, na który chcecie pójść. So please think about this and sign up for the workshops. At the doors there are available those big papers with the names of the workshops. So if you want to attend this workshop, please sign it. A więc z każdej grupy warsztatów wybierzcie jeden i się zapiszcie. Zróbcie to do jutra, do godziny 10. In every workshop group, you have to pick one and sign in. Please do it until tomorrow 10 a.m. To jest bardzo ważne, bo na podstawie liczby osób zapisanych będziemy dobierać odpowiednią salę. This is really important because we will check how many people sign in for the workshops and on that basis we will assign the rooms. No i kochani, chcieliśmy powiedzieć, że uważamy naszą konferencję ENC za otwartą. So the ENC Gathering 2021 is officially open. Wow. Dziękuję Ci, Wiesiu, już zapomniałam. Chcieliśmy Wam jeszcze powiedzieć, że te kotyliony, które dostaliście, biało-czerwone, są zrobione ręcznie przez skautów. So, those, I have no idea how it's named. Those thingies, they are made by hand by the scouts of King. To jest taki znak dzisiejszego naszego narodowego święta. This is a sign of our national holiday. Ponieważ 11 listopada jest Dzień Niepodległości w Polsce. We have Independence Day today. Woo! I żeby Wam wszystkim o tym powiedzieć, skauci przygotowali nam taki prezent. So the King's Scouts, they prepared this gift for us to let us know and to remember. Ręcznie. It's handmade. W związku z tym, kochani, zapraszamy Was serdecznie na nasz market. Miejcie dobry czas, dużo dobrych rozmów. Jedzcie wszystko, próbujcie różne narodowe posiłki, smakowite, jeszcze lepsze napitki. So we invite you all for the national market. Have fun, have a lot of good stuff to eat and to drink, and have a lot of good conversations. I do zobaczenia jutro. See you all tomorrow in the morning. Bye.